W Londynie ewakuowano 5 mieszkalnych wieżowców. Powodem są względy bezpieczeństwa. Chodzi o zewnętrzne okładziny budynków. Zostały zamontowane przez tę samą firmę, która montowała je na Grenfell Tower. Wieżowiec spłonął 10 dni temu. W pożarze zginęło co najmniej 79 osób. Tym razem ewakuowano osoby z 800 mieszkań. Testy okładzin wykazały, że materiał, z którego są wykonane, może stanowić zagrożenie pożarowe. Rada dzielnicy zdecydowała o usunięciu okładzin z budynków. Ponad 100 ofiar i zasypana wieś to efekt potężnych osunięć ziemi, do jakich doszło w chińskiej prowincji Sichuan. Lawina skał i błota zasypała około 40 domów we wsi Xinmo. Miejscowość chętnie jest odwiedzana przez turystów, na miejscu jest hotel, dlatego chińskie media nie wykluczają, że wśród ofiar mogą być również przyjezdni. W okolicach od kilku dni padały ulewne deszcze, które spowodowały powódź. Lawina zablokowała 2-kilometrowy odcinek rzeki przepływającej w pobliżu wsi. Pigułka dzień po będzie sprzedawana na receptę. Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent Andrzej Duda. Projekt od początku krytykowała m.in. Amnesty International, która apelowała do prezydenta o zawetowanie ustawy. Zdaniem organizacji nowelizacja jest sprzeczna ze zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony praw człowieka i może mieć katastrofalne skutki dla kobiet. Również działaczki tzw. Czarnego Protestu i Koalicji Mam Prawo w piśmie do prezydenta przekonywały, że nowelizacja godzi w podmiotowość i wolność kobiet. Polska straciła od początku roku nawet 3 miliony drzew. Zrekompensować Lex Szyszko się nie da, twierdzi doktor habilitowany Zbigniew Karacząc z SGGW w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Przez pierwsze 2 miesiące korzystali głównie deweloperzy. Masowo padały drzewa na działkach, gdzie wcześniej urzędnicy nie dali pozwoleń na wycinkę. Cięte były drzewa w lasach niepublicznych, które powinny mieć zatwierdzony program urządzania lasu. Ekspert twierdzi, że strat nie da się naprawić, bo szkółki ze starszymi drzewami znajdują się tylko na zachodzie, a koszt nasadzenia jednego drzewa to 10-20 tysięcy euro.